Okej, okay, Lukas, bramka, pewne zwycięstwo 3 do 0. Czy ten jubileusz mu się lepiej ułożyć? No nie, jak się ktoś przed meczem by się pytał, jak ten mecz ułożyć, to, no to na 100% tak. Atmosfera wspaniała, retro koszulki, 3 punkty, 3-0. I zawsze fajnie takim wynikiem skończyć tą rundę. Taki trochę mieć spokój i teraz jechać z rodziną na odpoczynek. Odpocząć i wrócić i od nowa atakować. Dwie różne połowy. W pierwszej kontrolowaliście grę, zdobyliście też bramkę, w drugiej szybko kolejny gol i wycofanie do defensywy. Masz wrażenie też z boiska, że zagraliście bardzo wyrachowanie w tym meczu? Tak, to jest zawsze wynik, jak jest 2-0, to zawsze się trochę broni, bo przeciwnik wszystko wali do przodu i próbuje, ale myślę, takie 90 minut ten mecz był całą kontrolą, Warta ani jedną sytuację bramkową nie mieli na koniec, gdzie Biały super obronił, ale tak ogólnie ten mecz był naszą kontrolą i te 3-0 taki był wynik, że można powiedzieć, tak ten mecz wygląda. W ostatnich meczach mam wrażenie, że wypracowaliście sobie taki charakterystyczny, efektowny styl oparty na dynamice. Zgodzisz się z tym? Na dynamicznych akcjach, podaniach prostopadłych z Jokotą, Zenalim. Nie zgodzę się, bo mogli mieć trochę więcej punktów. Jak takie mecze Stal Mielec, Puszcza, Radomiak, wszędzie prowadziliśmy 1-0. Oczywiście z dwóch z tych meczów mieliśmy czerwoną kartkę. To nie. Przeciwnik Stal, graliśmy dziesiątka, Radomiak czerwoną kartkę, to były takie trochę głupie mecze. No straciliśmy tam parę punktów, ale ogólnie no jak się ma takie zawodniki, co mają tą szybkość jak dzisiaj, to taki trochę inny styl gry, ale no widać, potencjał mamy, te chłopaki biegają, strzelają bramki, pomagają w defensywie i fajnie mi się to się ogląda. Jakie dla Ciebie indywidualnie znaczenie ma ta bramka po powrocie, po kontuzji? No powiem tak, dużo bramki nie strzeliłem w tą rundzie, też ze względu kontuzji, którą mnie do tyłu zwaliło. Ale jak powiem tak ogólnie, no nie ma nic fajnego. Strzelić bramkę ruchem u siebie 1-0 i dzisiaj taki jubileum urodzinowy, retro koszulki i też strzelić bramkę, no to myślę runda dla mnie udana, bo to są zawsze takie wspomnienia, jak się skończy karierę, że zawsze mogę sobie powiedzieć, no ta runda może nie było 7-8 bramek, ale na razie mam 2 i to takie fajne 2 mecze. I na sam koniec, można powiedzieć, że tym zwycięstwem wygraliście sobie spokojne święta? No tak, jak mówiłem przedtem, zawsze jest fajnie jak skończyć rundę i mieć spokój, ale no dalej trzeba walczyć, no szybko to idzie. Nie możemy powiedzieć, teraz mamy spokój i skończymy sezon, tylko jesteśmy tam gdzieś na 7-8 miejscu i będziemy dalej walczyć, będziemy dalej atakować i walczyć o te 3 punkty, a jak się da z jednym okiem do góry patrzeć, to będziemy to robić, a jak nie, to myślę ogólnie mamy sezon na razie udany, ale jeszcze nie jest koniec.